Witam Was serdecznie, moi drodzy. Zrobię czytanie, o które prosiliście w komentarzach, czyli co on, ona do mnie czuje. Oczywiście przygotowałam trzy kubki kart, czyli wybierzcie sobie intuicyjnie jedną z nich. Pierwsza to jest kwarc różowy, druga to jest cytryn oraz trzecia ametyst. Mamy trzy kamienie szczęśliwe, także tutaj mam nadzieję, że intuicyjnie sobie wybierzecie, nie myślicie za długo, tylko tak jak Was prowadzi serce, intuicja, 1, 2 lub 3. Mamy tutaj, przypominam, kwarc różowy, cytryn oraz ametyst. Moi drodzy, czytanie to będzie ogólne, także nie musi rezonować z każdym z Was. Pamiętajcie o tym zawsze, żebyście później w komentarzach tam się nie przekomarzali, że to nie rezonuje, że to ktoś Was zostawił, nie Wy jego. Energie są w tarocie zamienne, pamiętajcie o tym. Jeżeli na przykład karty pokazują, że ktoś kogoś zostawił albo ktoś był z kimś dla pieniędzy, to nie musi być tak, że Wy z kimś byliście, czy po prostu może być tak, że to Wasza osoba. Energie są zamienne, więc karty mogą wyłapać Waszą osobę, energię partnera, partnerki. Wy sobie dopasujcie do swojej sytuacji życiowej, tak? Jak to u Was wygląda? Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, w których jestem w stanie więcej wyciągnąć, ponieważ mam wgląd w Waszą osobistą sytuację, no to zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod filmem. Przypominam również, że wykonuję bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami, także przeczytajcie sobie. Dobierzcie odpowiedni kamień dla siebie, tak żeby Was chronił jak osobisty amulet. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy zatem czytanko od grupy numer 1, czyli osób, które wybrały kwarc różowy. Sprawdzimy, co on, ona do Was czuje. No więc tak, to jest osoba, która mogła być z Wami w związku, w relacji, natomiast nie byliście w stałym związku, czyli nie było to małżeństwo, nie było to wspólne zamieszkanie. Mogliście się spotykać, natomiast tej osobie posypało się życie. Być może był to mężczyzna, który miał małżeństwo, rodzinę, bo pokazuje mi się w karcie cesarza. No i tutaj mu się coś posypało. Spotykaliście się, Wy mi się pokazujecie, moje drogie Panie, jako osoby, które były tutaj w romansie z tym mężczyzną, tak? Panowie sobie odwrócą energię oczywiście. No i generalnie jest taka sytuacja, że on jest teraz pogubiony, trzyma się kurczowo pieniędzy, stara się sobie poukładać to życie, odbudować na nowo. Nie ma nic, karty tak jakby mówią, że zgrywa milionera, którym nie jest. Wszystko, co ma, może być wzięte na kredyt. Ten mężczyzna mógł Wam obiecywać gruszki na wierzbie, mówić, jaki to nie jest bogaty, czego on nie posiada, tak, czym to nie obraca. No, wiadomo tutaj. Natomiast facet jedyny, czym obraca, brzydko powiedziawszy, no to szwenda się od kobiet do kobiet. Niestety tak mi się w kartach pokazało. Dosyć trudne emocje, dosyć trudne energie. I jakby karty tutaj chcą pokazać, żeby nie płakać nad rozlanym mlekiem, bo nie ma czego żałować. Dosłownie tak. Jeżeli ten mężczyzna wszedł w jakąś relację z inną kobietą, bądź po prostu uciął Wasz kontakt, to nie była Wasza wina. Broń Boże, nie przypisujcie sobie czegoś, czego nie ma. On po prostu ma fiubździu w głowie, tak jakby w poprzedniej relacji również sobie folgował, więc ta kobieta została również przez niego skrzywdzona. Tam mogły być dzieci, mogła być rodzina, on lubił się bawić, ona siedziała z dziećmi w domu, takie coś tutaj widzę. I po prostu tak jakby on się bawi, on korzysta z życia, a ta kobieta po prostu siedziała i zajmowała domem, tak? Wam mógł na przykład powiedzieć, że tam się źle działo, że on musiał to zostawić, bo chciał po prostu się z Wami pospotykać. Natomiast no, pospotykaliście się, wszystko fajnie, tak? No i teraz tak jakby ruszył w innym kierunku. On też, widzę, tutaj zamyka przeszłość, ale też ruszył w kierunku w ogóle czegoś innego. Także tak jakby zamyka to wszystko tutaj, tak? Zamyka tę całą sytuację, tę całą relację. I jest zablokowany tutaj nowy początek pomiędzy Wami.
Także jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, co on do Was czuje, bądź ona, no, nie mam tu uczuć. Nie mam tu uczuć, serce z kamienia. Także, kochani, no nie ma czego żałować, tak? Jeżeli jesteście mężczyznami, może tak być, że po prostu wy macie taką sytuację, bądź trafiliście na kobietę, która też się lubi bawić, tak? Natomiast, no generalnie dobrze byłoby odpuścić. Mam wrażenie, że wszechświat sam zrobił porządki w waszej relacji, w tym, czy to w ogóle można nazwać relacją, tak? Także tutaj, kochani, nic dobrego z tego by nie było. Energia nabiera rozpędu. Więc ja myślę, że trzeba ruszyć w nowym kierunku, trzeba ruszyć do działania, zamknąć ten etap i otworzyć się na coś nowego. 25 marca będzie pełnia księżyca w wadze. Waga to sprawiedliwość. To są sprawy karmiczne, będzie rozstrzyganie. Także myślę, że warto się zamknąć na to, co było i otworzyć na coś nowego, tak? Tak jakby zamknąć całkowicie ten etap, który Wam nie służył, bo Wy byliście tylko dawcą, on był biorcą. I tak jakby tylko brał waszą energię. A wy nie jesteście po to, żeby rozdawać swoją energię, kochani, tylko po to, żeby po prostu też mieć relację, w której będzie zachowana równowaga w dawaniu i braniu. Jeżeli wydajecie, to wy też powinniście otrzymać, a nie tylko dawać. Bo w końcu sami, kochani, będziecie wyssani z energii i sami padniecie w którymś momencie, tak? Także nie wolno Wam się tutaj dać wykorzystywać. To były jedyneczki. Jeśli Wam się podobało, kochani, to łapka w górę. I zobaczmy teraz dwójeczki, czyli cytryn. Co on, ona do Was czuje? No powiem tak, mocne czytanie. To jest osoba, która tęskni, być może nie ma teraz kontaktu pomiędzy wami, albo kontakt jest znikomy na zasadzie on-off, czyli pojawia się, znika. Tutaj będzie coś rozstrzygane. Mam przeczucie, jakby karma zamykała jakiś etap waszego życia, być może ta osoba bądź wy zamykacie jakąś relację, stały związek, małżeństwo i otwieracie się tym samym na coś nowego. I to nowe do Was zmierza. Tutaj będzie nowy początek tej relacji. Mam informację od karty, że jesteście tak jakby sobie przeznaczeni, że to jest relacja z poprzednich wcieleń. Macie do przepracowania ze sobą jakąś karmę, ale to jest taka dobra karma. Jedno drugiemu pomaga, jedno drugie wspiera. Wy jesteście oparciem dla tej osoby, ta osoba dla Was. Tutaj macie wspólne pasje, wspólne cele, spojrzenie na świat, na rzeczywistość. Natomiast w chwili obecnej relacja została zawieszona, ponieważ coś nie zostało domknięte. Albo z waszej strony, albo ze strony tej osoby. Więc dopóki to nie zostanie zamknięte całkowicie, to ten nowy początek nie będzie miał miejsca. Widzę, że oboje za sobą tęsknicie. Oboje czujecie się już przeciążeni tą sytuacją, natomiast pamiętajcie, że dziesiątka buław w tarocie to jest karta bramy. I ona mówi o tym, że już się kończy ten ciężki czas. Osoba na tej karcie dźwiga, tak, te wszystkie buławy i już nie daje rady, ale to już jest tak jakby końcówka, już jest na mecie. Więc w najbliższym czasie to wszystko powinno się unormować. Tutaj pokazany jest czas i cierpliwość. Wy, kochani, jesteście takimi moim zdaniem bratnimi duszami. Nie wiem, mocno oddziałujecie na siebie, czujecie energię drugiej osoby. No naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie, kochani. Także tutaj powiem szczerze, macie powody do radości. Bo tej osobie na Was zależy i Wam zależy na tej osobie. I tutaj będzie nowy początek, tu będzie wspólne zamieszkanie, wspólne życie. Tu macie bardzo pozytywne energie. Także dwójeczki akurat, no, Wam się trafiły piękne karty. Energia nabiera rozpędu. Tu się coś ruszy. Myślę, że po tej pełni teraz w wadze wszystko ruszy, ponieważ waga, sprawiedliwość, tu też mamy tą sprawiedliwość. Czyli wszystko zostanie rozstrzygnięte, szybko pozamykane, zwłaszcza, że pełnię mamy z zaćmieniem. No, także tutaj bardzo, bardzo fajnie się będzie działo.
Trzymam, kochani, za Was kciuki. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, dużo miłości. I jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych. No i teraz trójeczki nam zostały z ametystem. Co Wasza osoba do Was czuje? No, Wy jesteście spełnieniem marzeń tej osoby. Myśli o Was intensywnie, śni o Was. Wszystko jej o Was przypomina. Znaki, drogowskazy, nie wiem, jakieś lustrzane godziny tu mogą być. Jakaś muzyka w radiu, na przykład jedzie samochodem i słyszy muzykę, której razem słuchaliście. Ta osoba czuje się zubożała. Ta osoba czuje stratę. Bardzo się źle czuje z tym właśnie faktem, że jesteście w oddaleniu. Bardzo, bardzo źle. Tu jest strata, tu jest ból, tu jest rozpacz. Natomiast mam takie przeczucie, że ta osoba się nie podda i nie odpuści. Tu jest w najbliższym czasie, kochani, trójka kielichów, siła, as, mieczy, gwiazda, szansa na nowy początek, na spotkanie. Co do Was czuję? Tu jest miłość, ale przede wszystkim, kochani, tu jest pożądanie, tu jest pasja. Wy jesteście bliźniaczym płomieniem. Tu są energie ognia, ale tu jest też taka energia, gdzie Wy po prostu odczuwacie się wzajemnie. Na każdej płaszczyźnie życia. Wy o sobie śnicie, Wy też macie takie uczucie, jakbyście rozumieli, co ta osoba w danym momencie przeżywa, jakie troski, jakie zmartwienia. Jesteście bardzo ze sobą połączeni. Ale też pamiętajcie, że nie możecie dźwigać czyjejś karmy. Ta osoba musi zakończyć swoje sprawy. Wy cieszcie się życiem, róbcie swoje, zajmijcie swoimi pasjami. I w momencie, gdy ta osoba to wszystko przerobi, bo też widzę, że ma jakieś lekcje do przepracowania, które muszą zostać zakończone, zanim Wy w ogóle wejdziecie w korelację, tak? Zanim na nowo się połączycie. Więc ta osoba musi coś przepracować. Natomiast w tym momencie jest jeszcze ta praca. Tu jest jakieś zamykanie związku starych tematów, ale też ta osoba jest pokazana w energii zubożenia, jakby no, nie miała pieniędzy. I też nie chcę Was wykorzystywać. Ta osoba chciałaby, żeby ta relacja była oparta na równowadze w dawaniu i braniu, a nie na tym, że jedna osoba jest dawcą, druga biorcą, tak? Wy, mam taką informację z kart, wcześniej mieliście relacje, w których sponsorowaliście partnerów i nie było tej równowagi. Ktoś sobie przyszedł, o, na Wasz garnuszek pożył sobie troszkę, tak? Jak doszło do rozstania, to nawet nie myślał o tym, żeby, nie wiem, podzielić się z Wami czymkolwiek, podziękować. I po prostu ta osoba sobie odeszła, tak? I Wy się czuliście troszeczkę wykorzystani. I teraz karty pokazują, że Wszechświat Wam dał tę nową osobę tutaj, ale nie na zasadzie, żeby ktoś Was znowu wykorzystał. Ta osoba musi poskładać swoje życie, połatać wszystkie dziury, żeby mogła się z Wami tutaj połączyć. Więc to wszystko w najbliższym czasie tutaj się ładnie unormuje. Także tu macie ładne czytanie. Tu jest miłość, tu jest taka energia właśnie bliźniaczych płomieni i informacja z kart, że cierpliwość popłaca, kochani. Zaczekajcie troszkę. Wnioski są na wyciągnięcie ręki. Także tutaj macie przepiękne czytanie. Ja Wam, kochani, życzę cudownej miłości, spełnienia i tej pięknej stabilizacji, która jest pokazana w kartach. No i oczywiście, jeżeli tylko macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych. Jestem dla Was dostępna cały czas, także piszcie. No i jeśli macie ochotę na bransoletkę ze znakiem zodiaku, sama robię takie bransoletki, no to zapraszam. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.